Wojna o twój umysł. Wojna, niekiedy niektórzy mówią wojna informacyjna czy dezinformacyjna, a ja mówię wojna duchowa. Wojna duchowa, ponieważ tak jak Ronald Reagan, to z kolei taki mąż opatrznościowy dla narodu amerykańskiego, kilkadziesiąt lat temu się pojawił, on rozpoznał już wtedy konflikt ze Związkiem Sowieckim, że nie chodzi o armaty, nie chodzi o głowice jądrowe, nie chodzi o wojny gwiezdne, choć to wszystko zrobił. Ale on powiedział, idziemy na wojnę duchową z imperium zła. Z imperium zła. Nie z jakimś przeciwnikiem, który tam zagraża naszym szlakom handlowym i tak dalej. Idziemy na wojnę z imperium zła. Mhm. I powiedział to na takim, co dwa lata, zdaje się, wszyscy pastorzy kościołów ewangelicznych Stanów Zjednoczonych zbierali się w tym, na takim zjeździe. I właśnie tam prezydent Stanów Zjednoczonych zażyczył sobie, żeby mógł wystąpić i ogłosił właśnie tę duchową wojnę. Dzisiaj jesteśmy w kontynuacji tego, tylko na bardziej zaawansowanych środkach. Do pastorów, którzy nie powinni się mieszać polityki. Według dzisiejszych socjalistów, kolaborantów, czy komunistycznych, Stalina nie cytujmy czy katolików. Tu. Ja tylko jeszcze dodam, że dzisiaj w porównaniu z tym, co się działo za czasów Reagana, bo on wyciągnął wnioski z przegranej w wojnie w Wietnamie, kiedy Stany Zjednoczone były potężne, kiedy Stany Zjednoczone wygrały konflikt militarny, a przegrały wojnę o umysły młodych swoich obywateli. Mówimy o tej rewolucji make love, not war i tak dalej, make peace, not war. Ze źródłem gdzieś oczywiście moskiewskie. Dzisiaj środki oddziaływania na społeczeństwa za pomocą mediów społecznościowych są, no, to tysiąc razy większe, no to tam nie ma w ogóle słów. Jak dzisiaj można oddziaływać za pomocą fałszywej propagandy, jak można demoralizować społeczeństwa za pomocą mas mediów i mediów społecznościowych. Dlatego moim zdaniem kluczowa walka rozgrywa się na froncie duchowym, a narzędziem nie są karabiny, tylko media społecznościowe, czy media, można powiedzieć, w tym szerszym rozumieniu tego słowa.